Siema Mircy, jak to mówi mój młodszy szwagier. Dzisiaj się spotykamy z uwagi na to, że 60 sekund. I pomyślałem, że majówka 60 sekund była albo będzie, nie wiem kiedy to wyglądacie, ale zamiast szukać jakichś cudów na kiju w sklepach specjalistycznych, postanowiłem pójść w stronę takich bardzo dostępnych, ale low costowych piweczek. I mamy dzisiaj Bary. Szczerze wam powiem, aż mi żal przelewać to w szkło, ale prawda czasu, prawda ekranu, prawda. Zimna flacha leje się. Na kanapach w loży, ej. Zasady znamy od końca przelewania, mamy 60 sekund, żeby ocenić w miarę dobrze piwo i tyle. Wiadomo, że się pieni, bo ja tak nalewam po hamówie. Ono jest mocno schłodzone. Jasne jest jak no jak każdy inny taki cienki lager. On ma tylko 4,2 alkoholu, to jest pils. Robiony przez Anpura. W Stokrze, jest do nabycia w Stokrze. Nie znam ceny, 2,20, 2,50. No pachnie takim hamem. Szczęść Boże! Kłaniam się. Słód jęczmienny, jęczmień browarny, chmiel, ekstrakt chmielu i tyle w składzie. Taką szmatą trochę daje. Takim brudnym samochodem. Zakurzonym autem. Niektórzy mówią, że nie można chlać jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. I to mówię o smaku. Z kolei plus jest takie, że jest to lekkie piwo. Nie ma żadnych chamskich nut. Oprócz tych, o których powiedziałem, ale żadnej takiej, wiecie, jakiejś dziwnej kwasowości. Goryczki też nie ma za specjalnie, jest z kolei takie dość rzeźkie. Nawet w sumie nie jest jakoś bardzo wodniste. A! Używałem tego piwa do robienia pizzy, ciasta na pizzę. Mam fajny przepis, jak ktoś chce to wrzucę w komentarzach. I otwierałem je ciepłe, to trochę wyleciało przy psyknięciu. Nie jest złe! Taką szmatą trochę daje, takim brudnym samochodem. Zakurzonym autem. Naprawdę, myślałem, że będzie gorsze. Lepsze niż Argus ostatni. Teraz trochę taki aromat, jak się wchodzi do sklepu z ciuchami, nowe ciuchy tak pachną. No teraz taki typowo słodowy. Nie ma żadnych krzywych akcji oprócz tych, o których powiedziałem na początku, ale one były takie bardzo delikatne. Generalnie nie najgorzej. Skali syfa daje 3,5 na 5. Taka nowa skala. Syfa. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Ciao, ciao.